Dzień dobry. Dzisiaj rozmawiam z dr Agnieszką Gawor, psychologiem i trenerem biznesu. Będziemy rozmawiać o budowaniu relacji z innymi w trakcie studiów. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozpoczęcie studiów to jest bardzo trudny i niejednokrotnie bardzo ważny moment w życiu człowieka. Z czym mogą mierzyć się studenci, którzy zaczynają przygodę w Wyższej Szkole Bankowej? Rzeczywiście rozpoczęcie studiów to bardzo stresujący moment w życiu każdego człowieka. Może rodzić różne obawy, niepokoje, wątpliwości, które są zupełnie czymś naturalnym, bo przecież to jest wejście w nowe środowisko. Rodzi się zapewne wiele pytań dotyczących samych studiów. Czy sobie poradzę? Czy dam radę z nauką? Czy dam radę być może pogodzić pracę, jeżeli jestem osobą pracującą razem ze studiowaniem? Więc jest to moment, który rodzi bardzo, bardzo dużo stresu. No właśnie, a czy jest jakiś sposób, w którym studenci mogliby nawiązywać sprawniej relacje na studiach? Na pewno jest to umiejętność, której można się nauczyć. To jest taki dobry znak, że jest to coś, co można wyćwiczyć, wytrenować, ale żeby nawiązywać relacje z innymi osobami, trzeba rzeczywiście je wdrażać w codzienność. A mogłabyś powiedzieć coś więcej na temat relacji z samym sobą? Tak, to jest bardzo dobre pytanie, bo żeby budować relacje z innymi osobami, trzeba przede wszystkim umieć nawiązać relacje z samym sobą i budować relacje z samym sobą. To, czy darzę siebie szacunkiem, czy siebie samego cenię, czy jestem osobą pewną siebie, czy znam swoje mocne strony, pozwala nam budować relacje z innymi osobami. Jeżeli mam szacunek do samego siebie, z całą pewnością będę miała również szacunek do innych osób. I to jest taki drugi moment budowania relacji, czyli pierwszy moment to jest taki, którym ja buduję relacje z samym sobą, a potem wychodzę do innych osób i jestem w stanie budować z nimi te relacje. To, jaką mam postawę wobec innych osób, czy jestem osobą szczerą, otwartą wobec innych, czy raczej mam zaufanie do innych osób, pozwala nam w dobry sposób relacje budować. A w jaki sposób dobrze zbudować relacje z samym sobą? Bo myślę, że wiele osób boryka się z tym, że jednak ta relacja ze swoim wewnętrznym ja nie jest taka do końca w pełni satysfakcjonująca. Tak, mamy taką tendencję do noszenia w głowie takiego krytyka wewnętrznego, który raczej wskazuje nam na rzeczy, które niewłaściwie robimy, niż na te, które robimy w sposób właściwy. Więc takie przesunięcie optyki na to, żeby w codzienności dostrzegać swoje mocne strony, to, co nam się udało zrobić. Prowadzić taki monolog wewnętrzny, nie krytyczny, a raczej wzmacniający, to są to takie narzędzia, które pozwalają nam dobrze spojrzeć na samych siebie. Nie patrzeć na to, co inni o nas sądzą, bo to jest bardzo krótkotrwałe i nasza samoocena jest wtedy uzależniona od tego, czy dobre samopoczucie, czy ktoś na nasz temat coś dobrze powie, ale sami zacznijmy na swój temat mówić dobrze. Ostatnio czytałam takie badania. Myślę, że mnie akurat szczególnie zwróciły moją uwagę, że dlaczego my żałujemy, tak, po latach na przykład. Żałujemy nie tego, co zrobiliśmy, czyli zrobiliśmy na przykład coś nie tak, tylko żałujemy, czego nie zrobiliśmy, prawda? No dokładnie tak, dlatego że to jest zawsze wyjście też z pewnej strefy komfortu, no bo dlaczego czegoś nie zrobiliśmy? No na pewno znowu mieliśmy obawy, wątpliwości, to tak jak z rozpoczęciem studiów. I potem będziemy na przykład żałować, że nie wyszliśmy w grupę studentów, w grupę rówieśniczą, w grupę zajęciową, dlatego że mieliśmy właśnie wątpliwości i blokady wewnętrzne. Czyli ważna jest ta integracja face to face, nie tylko ta integracja w social mediach, na wewnętrznych grupach danego kierunku, prawda? Naturalnie, że tak. Social media są bardzo ważne i rzeczywiście coraz więcej przenosi się do takiej wirtualnej rzeczywistości, ale jednak kontakt z drugim człowiekiem, taki bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem jest nieodzownym składnikiem naszego życia, bo przecież żyjemy wśród ludzi i dla ludzi i oni są niezwykle w naszym życiu ważni. A jakbyś mogła dać studentom naszym trzy wskazówki, które pozwolą na lepsze budowanie relacji z innymi? Takie trzy wskazówki. Pozytywna postawa wobec innych osób i nastawienie na nich, słuchanie innych osób oraz zadawanie pytań. Dziękuję bardzo. Dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję za cenne wskazówki. Nie pozostaje nam nic innego, jak wdrażać to w swoim życiu. Dziękuję bardzo. Dokładnie tak, dziękuję.